Moi znajomi śmieją się ze mnie, czasem się śmieją ze mnie, że kiedy kupuję nowy sprzęt, to czytam całą instrukcję obsługi od deski do deski. Nie mówiąc o tym, że wcześniej robię doktorat z danego sprzętu i po prostu orientuję się w całym rynku. Robię tak, dlatego że nie chcę stracić żadnej okazji, żadnej funkcji którą mogę znaleźć w danym sprzęcie. No po prostu tak lubię, jestem trochę takim gadżeciarzem. I to kojarzy mi się z sytuacją, którą, z którą spotkał się Paweł w Efezie. Spotkał uczniów, którzy mieli Chrzestianowy i nawet nie wiedzieli, kto to jest Duch Święty. Ja bym to porównał do takiej sytuacji, w której ktoś kupuje niekompletny sprzęt, nie ma Instrukcji obsługi i wie, że coś nie działa, ale nie wie dlaczego i jak mógłby to naprawić. To moim zdaniem dobrze opisuje tę sytuację, bo oni mieli chrześcijanowy, który był symbolicznym znakiem momentu nawrócenia, ale nie mieli i nie znali chrztu w imię Pana Jezusa Chrystusa, który dawał Ducha Świętego, a zarazem siłę do nawrócenia. I ja sobie tak myślę, tak mi się wydaje, że często w naszym takim codziennym chrześcijańskim życiu koncentrujemy się przede wszystkim na tym, co jest ciężarem. Na jakichś zaleceniach moralnych, na zobowiązaniach chrześcijańskich, na prawie. I oczywiście to nie jest złe, ale jeżeli zostawiamy tylko to, a nie sięgamy po te różne ukryte funkcje, które daje nam. W imię Jezusa, nie sięgamy po pomoc Ducha Świętego, nasze życie po prostu jest idzie jak po grudzie. I w końcu chodzi mi o to, że jestem przekonany, że dobrze jest czytać instrukcje obsługi po to, żeby lepiej korzystać z zakupionego sprzętu, ale jeszcze lepiej Poznawać tak, jakby swoje życie chrześcijańskie, poznawać Boga, jakby to, kim jest Duch święty, żeby w naszym życiu żyć pełniej i piękniej. Niesamowity jest ten fragment dzisiejszej Ewangelii. Najpierw Jezus mówi: opuścicie mnie, a za chwilę mówi: to Wam powiedziałem, żebyście pokój mieli we mnie. Najpierw zapowiada zdradę, a potem mówi, że. To zdanie jest źródłem pokoju dla nich i jest w tym coś bardzo ważnego. Jezus wie, że jesteśmy gotowi do zdrady, wie, że możemy go opuścić i ta świadomość, to że On o tym wie i że mówi nam o tym wprost, ma dać nam pokój. Żebyśmy nie załamali się pod ciężarem tego, z czym sobie nie radzimy, co nas przerasta, z ciężarem naszych słabości, ale żebyśmy po każdej ucieczce, po każdym upadku wiedzieli, że mamy. Gdzie i mamy do kogo wracać?